Ostatni zatrzymani to trzej mężczyźni, mieszkańcy powiatów Złotoryjskiego i Jaworskiego w wieku od 19 do 30 lat. Dwaj z nich odpowiedzą za posiadanie narkotyków, za co grozi 3-letni pobyt za kratami. Ci dwaj mężczyźni w wyniku przeszukania ich odzieży, podręcznych przedmiotów i miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli środki odurzające i substancje psychotrope w postaci metamfetaminy i marihuany. Trzeci mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej w Świeżawie. Badanie narkotestem potwierdziło, że usiadł za kierownicą pod wpływem metamfetaminy, przez co stracił już prawo jazdy, a niebawem stanie przed sądem. Grozi mu 2-letnia odsiadka.